Witam serdecznie i zapraszam do oglądania filmu dotyczącego analizy wariancji ANOVA. O co chodzi z tą ANOVą? No o to chodzi, że jeżeli jakikolwiek program obliczeniowy wyrzuci Wam taką tabelę, to musicie zinterpretować, czy jakiś czynnik potrafił zróżnicować dwie średnie, czy też nie. Jeżeli na przykład mamy dane dotyczące importu i powiemy, że mamy import w jednej grupie i w drugiej grupie, na przykład, że mamy czynnik czasu, że import w pewnym jednym okresie czasu jest inny niż import, który był w drugim okresie czasu, to w tym momencie możemy stwierdzić, czy na pewno istotny był wpływ okresu czasu, w którym bierzemy import pod uwagę. Bo jeżeli teraz tak, co to jest pozycja licznik? To jest liczba okresów, które były brane w danej grupie. Tu jest 12 na przykład miesięcy i tu też jest 12 miesięcy. Tu mamy sumę wartości, dalej mamy średnią, mamy wariancję dla tych okresów czasu. To jest, że tak powiem, tak jak to jest napisane ładnie, podsumowanie. Czyli jakieś słowo wstępu dotyczące okresów albo podgrup, które chcemy analizować. Wiemy, jaka była liczebność, jaka była średnia i wariancja. Dwie podstawowe statystyki dotyczące tych dwóch próbek, a więc można by powiedzieć podpróbek. Jeżeli nas interesuje typowa ANOVA, to patrzymy głównie na tabelkę podpisaną analiza wariancji. W tym momencie mamy tak zwane źródła wariancji między grupami i w obrębie grup. O co chodzi? O to, że mamy sumę kwadratów, sum of squares, i jedna suma wynosi tyle, druga suma wynosi tyle. Mamy pozycję stopnie swobody, w tym momencie tutaj wynosi 1, bo to jest inaczej k minus 1, czyli k to jest liczba tych podgrup, które analizujemy, a więc w tym momencie mamy dwie podgrupy i minus 1 będzie 1. Jeżeli sumę kwadratów tutaj tą podzielimy przez w tym momencie tą jedyneczkę, mamy średnią sumę kwadratów. Tutaj jest po prostu wynik dzielenia to przez to i mamy wpisane. Potem liczymy tą sumę kwadratów, jak podzielimy przez 22, to się zgadza wynik na kalkulatorze, że to jest tutaj wynik no dość duży, bo jest liczony w 11 milionach. Jeżeli ten wynik podzielę przez ten wynik, otrzymana zostaje wartość statystyki F, która jest stosowana w analizie ANOVA. Ona w tym momencie ma wygenerowaną od razu wartość P. Wartość P, czyli w tym momencie takie prawdopodobieństwo, które jest nam potrzebne do podjęcia decyzji, czy czynnik czasu zróżnicował nam import. Czy zachodzi jakaś taka zależność, nazwijmy to w ten sposób. Jeżeli w analizie ANOVY badaliśmy, czy te dwie średnie z tych danych dotyczących importów z dwóch podokresów są takie same, a może jednak się różnią, my w tym momencie wykorzystujemy statystykę tego testu F. Fischera-Schneckedora. I jeżeli matematycznie jakbyśmy chcieli to na piechotę liczyć, mamy i tą wariancję tutaj średnią, nazwijmy to, dzielimy przez tą wariancję, otrzymujemy ten wynik. Stąd się wzięło właśnie te trzy po przecinku. I teraz, jeżeli chcemy się dowiedzieć, co jest w liczniku, a w mianowniku, jak najbardziej zapraszam. Tutaj możemy powiedzieć, że w liczniku jest wariancja między populacjami, czyli tak jak to jest powiedziane, między grupami w tabeli, a w mianowniku jest wariancja wewnątrz grup, czyli tak jak to jest napisane, w obrębie grup. Kwestia tego, że każdy program obliczeniowy trochę inaczej mówi, ale generalnie to wpada do licznika, to do mianownika, wyniki jest dzielenia tutaj wpisane. I teraz, jeżeli chcemy podjąć decyzję, czy hipoteza zerowa, a może jednak alternatywna jest tutaj bardziej poprawna, to w tym momencie ten wynik trzeba będzie porównać do wartości krytycznej z tablic F,
czy f Snegedora, tylko pytanie, jak to w tym momencie znaleźć tą wartość 4,301, skąd to się wzięło? Ano stąd, że ta wartość krytyczna w tym momencie jest szukana przy kilku elementach. Poziomie istotności alfa i dwóch stopniach swobody, k-1 i n-k. I tutaj jest rozpisane, co to jest k, a co to jest n. Więc stopnie swobody to jest k-1, czyli 1, a drugie stopnie swobody n-k. Czyli generalnie szukamy w tym momencie przy 1 i 23. I w tablicach oczywiście jest oddzielny film, który pokazuje, jak szukamy wartości krytycznych również w rozkładzie F na moim kanale, także możecie się z tym zapoznać. W tym momencie ta wartość statystyki musi być porównana do krytycznej. Jeżeli teraz zauważymy, że nasza statystyka jednak jest mniejsza od wartości, która była znaleziona w tablicach, czy to oznacza, że na pewno nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej przy poziomie istotności błędu alfa 5%. Czyli oznacza to tyle, że nie mogę odrzucić hipotezy, która mówiła, że jedna średnia jest równa drugiej. A w naszym zadaniu dotyczyło to dwóch importów, czyli dwóch średnich dotyczących dwóch podokresów dotyczących importu i w tym momencie nie mogę takiej hipotezy odrzucić, a więc możemy w tym momencie stwierdzić poprawnie, że wyniki pomiaru poziomu importu nie podlegają różnicowaniu według okresów, czyli to wynika z obu okresów, że te średnie poziomy importu są takie same, czyli te okresy czasu, z których my braliśmy, ten jakby upływ czasu nie różnicuje importu, a więc w wybranych dwóch podokresach względem siebie nie wykazują one odbiegających od siebie zróżnicowań mierzonych wariancją. Więc tutaj w tym momencie w analizie wariancji ANOVA możemy stwierdzić, że te dwa okresy czasu, które dotyczyły jednego okresu i drugiego okresu, mają różne, czy statystycznie takie same średnie, uwzględniając to, jakie były wariancje dla tych dwóch podokresów. No i na pewno możemy sobie powiedzieć, że jeżeli tutaj, bo korzystamy z tej wartości P, to ona jest takim prawdopodobieństwem, które mówi o tym, czy można odrzucić hipotezę zerową, czy też nie. Jeżeli wartość P w dowolnym teście dotyczącym statystyki, czy ekonometrii, czy każdego innego przedmiotu jest wyższa od 5%, czyli tego poziomu istotności alfa, no to wówczas możemy powiedzieć, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Tej hipotezy zerowej nie można odrzucić. Gdy wartość P jest niska, no to jak najbardziej możemy odrzucić hipotezę zerową. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie swoich zadań, możecie wejść na zadania-projekty.pl, możecie też mailować do mnie na zadania-projekty@wp.pl. Korzystajcie z playlist, komentujcie filmy, lajkujcie, subskrybujcie, korzystajcie z wszystkiego, co ja zostawiłam na YouTubie, na swoim kanale. Pozdrawiam serdecznie.